Dzień dobry, witam Państwa na komisji rewizyjnej. Witam członków komisji, pana Wójta, panu Skarbnik, panią kierownik, panią Basię i Weronikę oczywiście też. Otwieram posiedzenie komisji rewizyjnej. Długa to myślę, że nie będzie. Tu mamy 5 punktów. Drugim punktem jest analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku. Przedstawi ją nam pani skarbnik. Dzień dobry, proszę Państwa, jesteśmy jako gmina zobowiązani do przedstawiania informacji półrocznej i rocznej. Informacja półroczna sporządzana jest na 30 czerwiec 2019 roku i przedstawiana Państwu do wglądu, do zapoznania się do 31 sierpnia każdego roku. W takim samym terminie mamy też obowiązek przekazać tę informację do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem opiniowania. Tą informację przedstawiliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej i 3 września tego roku Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedstawionej informacji, co dla nas jest tak jakby potwierdzeniem tego, że dane w niej zawarte są danymi prawidłowymi. Jak kształtował się budżet za pierwsze półrocze 2019 roku, znajdziecie Państwo już na samym początku. Wykonanie dochodów nastąpiło w wysokości 46,88%, wykonanie wydatków 38,16%, nadwyżka budżetowa zaplanowana na poziomie 58 tysięcy tutaj jest bardzo wysoka. Natomiast nie należy sugerować się tą kwotą, dlatego że gro inwestycji rozpoczętych w pierwszym półroczu będzie rozliczane w drugim półroczu, w związku z tym te wydatki zostaną w dużej mierze zwiększone. Były zaplanowane przychody w wysokości 2 300 000, miały one pochodzić z emisji obligacji i w pierwszym półroczu ta emisja obligacji została uruchomiona. Z tego tytułu wpłynęły do budżetu w tej właśnie wysokości nowe środki finansowe emisyjne. Rozchody. Tutaj rozchody składają się z części spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych w latach ubiegłych i nastąpił pierwszy wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku. Ten wykup obligacji kształtował się na poziomie 300 tysięcy. Pozostała kwota to raty kredytów. Co zawiera sprawozdanie? Sprawozdanie jest bardzo obszerne. Zawiera dla Was dużo informacji, takich, których możecie się zapoznać bardzo szczegółowo z tym, co jest wykonywane w budżecie. Tak myślę, że z mojego punktu widzenia, tak jakbym zaproponowała dla Państwa, to dochody, które są przedstawione według paragrafów, czyli zgrupowane tak jakby w rodzaje dochodów, jakie są osiągane u nas w budżecie, czyli na przykład podatek dochodowy od osób fizycznych, od osób prawnych, podatek od spadków darowizn, czy wpłaty z opłaty targowej. To jest zgrupowane ze wszystkich rozdziałów i łatwo tutaj wyłuskać, jakimi dochodami i w jakiej wysokości dysponuje gmina. Jak kształtowała się sama struktura dochodów? Dochody własne to wykonanie na poziomie 12 milionów złotych. Z tych 23 milionów, które wykonaliśmy w pierwszej połowie, więc to jest 51% wszystkich dochodów. Subwencja została wykonana na poziomie 5 milionów 151 tysięcy i stanowi ona około 21% wszystkich dochodów tego pierwszego półrocza. I dotacje, wszelkiego rodzaju dotacje tutaj są uwzględnione i celowe, i majątkowe, i na wydatki bieżące na poziomie 27%, to jest 6 494 tysiące. Tak mniej więcej możemy pogrupować dochody gminy.
Subwencja ogólna gminy składa się z trzech elementów: z części oświatowej, z subwencji wyrównawczej i równoważącej. Część oświatowa, to wiadomo, naliczana jest na podstawie systemu informacji oświatowej, struktury naszych uczniów, zatrudnienia i jeszcze kilku elementów. W tym roku zaplanowana jest na poziomie 6 700 000. Część wyrównawcza subwencji jest to taka kwota, za pomocą której państwo stara się wyrównać poziom dochodów uzależnionych od dochodowości gminy w całej Polsce, czyli ten współczynnik G, tak zwany, gdzie obliczany jest, ile przypada dochodów na mieszkańca, brany jest tutaj głównie pod uwagę. 50 i część równoważąca to tak jakby odwrotność tak zwanego janosikowego, czyli bogate gminy wpłacają pewną pulę pieniędzy do budżetu państwa i ta pula pieniędzy jest dzielona na inne gminy, które osiągają mniejsze dochody, czyli są tak jakby biedniejsze, i z tej puli pieniędzy my mamy zaplanowane 62 tysiące. Ta pula pieniędzy jest dzielona w strukturze 50-25-25, czyli 50% całej puli wpływa do miast, 25% wpływa do gmin wiejskich, gdzie posiadają co najmniej jedno miasto, i 25% dla pozostałych gmin wiejskich. Tak mniej więcej można powiedzieć, że ta pula jest dzielona. No i te 62 tysiące przypadło w stosunku do tych najbogatszych, tak, co nas bardzo cieszy, bo te 60 tysięcy też jest dla nas dochodem. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę współczynnik dochodowości, ten G, no to wcale nie jesteśmy tacy biedni. Wydatki. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 38%. Też mają państwo w tej informacji wykazane dochody w podziale na poszczególne tak jakby działy wydatkowe, takie jak rolnictwo, działalność usługowa, administracja, oświata, wychowanie czy pomoc społeczna. Też możemy tutaj zaobserwować, jak kształtuje się struktura wydatkowa w naszym budżecie. Inwestycje zostały wykonane na poziomie 5,6%. Jest zaplanowane ponad 8 milionów na inwestycje. Tak jak powiedziałam, jest to wydatek wykonany. Nie ma tutaj tak jakby zaangażowania wykonania tych inwestycji, tylko strefa wydatkowa, a dużo inwestycji będzie rozliczanych, bądź już zostało rozliczonych w tym drugim półroczu, więc ta struktura inwestycyjna będzie miała najlepsze odzwierciedlenie w tym drugim sprawozdaniu rocznym. Otrzymali również państwo tutaj informacje o dotacjach otrzymanych od innych podmiotów na realizację różnych zadań, a także dotacje, którą udzielamy dla innych podmiotów. Głównym beneficjentem otrzymanej dotacji jest u nas Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, biblioteka, publiczna biblioteka gminna w Wilkasach oraz powiat giżycki, z którym realizujemy głównie inwestycje drogowe. Tutaj najczęściej jest podział finansowy taki, że powiat otrzymuje dofinansowanie, wkład własny dzielony jest po połowie na tych drogach, które leżą na naszym terenie. Dodatkowo zaplanowane są środki finansowe na doposażenie szpitala, jeszcze nie uruchomione w tym pierwszym półroczu, i środki finansowe na wspólną realizację polityki turystycznej z powiatem. Jednym z elementów tego sprawozdania to również wydatki i dochody otrzymane na zadania zlecone z budżetu państwa. Jako gmina realizujemy gro takich zadań i otrzymujemy na to środki finansowe. Nie prowadzimy tak jakby statystyk tutaj, w jakiej mierze dokładamy do tych zadań, ale wiadomo jest, że część z tych zadań jest niedofinansowana, w szczególności opieka społeczna, gdzie na przykład pracownicy, którzy wykonują te zadania, mają nierefundowane wynagrodzenia, więc to tak jakby były ukryte koszty realizacji tych zadań rządowych, na które rząd przekazuje nam środki finansowe. Bardzo ważną dla państwa informacją jest również poziom należności i zobowiązań gminy.
Na dzień 30 czerwca należności kształtowały się na poziomie 15 610 tysięcy, w tym wymagalne na poziomie 3 413 tysięcy. Warto zaznaczyć, że w tej kwocie są również należności tak zwane fundusz alimentacyjny i te wymagalne w 100% stanowią właśnie ten fundusz alimentacyjny. Uruchomiona jest i wielokrotnie uruchamiana egzekucja i z naszej strony i z innych podmiotów, żeby ten fundusz jak najszybciej został spłacony przez dłużników, ale to tak jak wiadomo jest obostrzone różnymi tak jakby zaporami, więc systematycznie on maleje, ale jest jeszcze na dosyć znacznym poziomie. Zobowiązania budżetu. Na koniec roku planowany jest dług gminy w wysokości 8 133 000. Tak jak już wspomniałam, wcześniej zostały spłacone kredyty w wysokości 760 000 i wykupione obligacje w wysokości 300 000. Pozostałe półrocze będzie kształtowało się mniej więcej na tym samym poziomie spłaty, dlatego że tutaj mamy zachowany współczynnik 50%. I wydatki jednostek pomocniczych, czyli nasze sołectwa. Pierwsze półrocze też wygląda trochę bardzo podobnie jak inwestycje, dlatego że bardzo dużo zadań sołeckich finansowo rozliczanych jest w drugim półroczu. Stąd ta kwota 111 tysięcy z tych 600 planowanych stanowi tak jakby dokonane wydatki. Natomiast szereg też imprez planowanych z funduszu sołeckich odbywał się dopiero w wakacje albo dopiero teraz we wrześniu. Dodatkowymi informacjami do analizy budżetu jest również przedstawienie rozliczenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach. Tutaj mamy obowiązek nadzorować wykonanie planu finansowego zarówno w jednym i w drugim przypadku w dwóch instytucjach i przychody i koszty oscylują w granicach 50% plus minus tam niewielkie kwoty, więc nie widzimy na dzień sporządzania sprawozdania żadnych zagrożeń w realizacji planu finansowego tych instytucji. Jeżeli są jakieś dodatkowe pytania, to chętnie wytłumaczę, bo materiał jest bardzo obszerny i mogłabym tutaj sporo opowiadać. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik, proszę? Nie ma. Dziękuję. Kolejnym punktem naszego posiedzenia to jest kontrola wybranej inwestycji. Wspólnie tu z członkami komisji podjęliśmy decyzję, że kontrolą będzie objęta budowa drogi gminnej w miejscowości Galejewo, ulica Dębowa. Może pani Ania nam przedstawi. Dzień dobry. Może zaczniemy, nie wiem czy wszyscy wiedzą, gdzie ulica Dębowa leży. Ja przyniosłam też projekt, żebyś państwo zapoznali się z inwestycją. To jest dość obszerna droga. To sobie puszczę dla państwa tego dokumentu. Ja odłożę karteczkę, od której są, będzie można patrzeć. Od tej strony będziemy mieli inwestycje. Zaczniemy od początku. Został złożony wniosek w 2017 roku, otrzymaliśmy dotację w wysokości 50% wykonania drogi budowy ulicy Dębowej. 14 lutego 2018 roku ogłosiliśmy przetarg na wykonanie tej drogi. Otwarcie nastąpiło 5 marca 2018 roku. Wpłynęły trzy oferty na wykonanie tej drogi. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów zaoferowało nam cenę 2 173 395 zł. Strabark 1 860 318,74 i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gajewie 1 977 471 zł. Jak okres rękojmi, które to było drugie kryterium, wszyscy dali podobnie, a więc wybrano wykonawcę firmę Strabark,
rozstrzygnięto ten przetarg w dniu, zaraz powiem, kiedy państwo rozstrzygnięto już. Proszę, tam wszystko zaraz wyjdziemy. Informacja o wyborze została umieszczona 19 marca. Umowę podpisaliśmy 28 marca z terminem wykonania do października 28 października 2018 roku. Firma wywiązała się w terminie, zgłosiła nam zakończenie robót i dokonanie fizycznie odbioru tej inwestycji nastąpiło 9 października. Koszt tej inwestycji, jak państwo tam słyszeliście, budowa nasza tej inwestycji wykonała nam firma Strabag za 1 860 318 074 zł, ale dodatkowo weszła też dokumentacja, którą zrobiło nam Biuro Progres za 60 909 zł. Master Park musiał przestawić też lampy, które pierwotnie stały, powiedzmy, w poboczu, a ze względu na projekt trzeba je przestawić. Tu nieduży był koszt, 5 976 zł. Koszt, jeszcze mieliśmy inspektora nadzoru za kwotę 23 980 zł. I musieliśmy zamówić dwie tak zwane tablice informacyjne, bo skorzystaliśmy z programu, za cenę 360 zł. A więc całkowity koszt naszej inwestycji wyniósł 1 998 440 zł 34 grosze. Nie ukrywam, że dofinansowanie to wynosiło 50% z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. W kwocie tutaj było 50%, ale budowy firmy Strabag, tak? Która nam wykonała tą inwestycję. Nie, bo to był koszt niekwalifikowany. Niekwalifikowany był też inspektor nadzoru czy projekt. Teraz się pozmieniało i można na Boże w tym roku dorzucić inspektora nadzoru. Teraz jakbyście państwo mieli jakieś pytania, tam chyba jest długość podana, ile wykonaliśmy, bo tam z projektu za bardzo nie widać. Wykonaliśmy 1 km 340 metrów drogi w asfalcie. Tam jest jeszcze kawałeczek wyżwirowany, około tam niecałe 200 metrów i tam jest ścieżka tak zwana pieszo-rowerowa ponad 500 metrów. My robiliśmy już przetarg na asfalt, ale koszt przetargu w asfalcie wyniósł ponad 300 tysięcy i po prostu no, nie stać nas było w 2018 roku wykonać inwestycji drogowej w asfalcie. Jeżeli mogę, to dodam. Mieliśmy środki, a teraz te środki poszły na różne inne dofinansowania. Dlatego, że w tym roku mamy bardzo dużo dofinansowań, w następnym roku jeszcze więcej inwestycji z dofinansowań, a odcinek, o którym tutaj mówi pan przewodniczący, na razie nie ma dofinansowania z innych środków. Jeżeli będzie można pozyskać, no wtedy będzie sens jego wykonania, ponieważ będzie troszkę mniej nas kosztował w budżecie. Jestem zainteresowany, żeby tym zrobić, ale na razie jeszcze musimy poczekać. A nie dałoby się przy okazji przebudowy Lepałej? Dałoby się, jeżeli by były wolne środki. A na razie mamy tak dużo inwestycji, że tych środków wolnych nie ma. Dobra, dziękuję. Czy są jakieś pytania do pani kierownik? Nie widzę, szybko idzie. Dziękuję. Kolejnym punktem sprawy różne wolne wnioski. Proszę. Ja mam pytanie do pana wójta. Panie wójcie, dostaliśmy dofinansowanie na ulicę Leśną w Gajewie. I czy przy okazji tam zostanie założone oświetlenie?
To są różne inwestycje. Są inwestycje drogowe i są inwestycje oświetleniowe. Na inwestycję drogową złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Samorządowego Dróg i otrzymaliśmy dofinansowanie. W związku z tym będzie inwestycja drogowa. Na oświetlenie nie mamy dofinansowania. Jest to inwestycja, która no nie, akurat nie, nie mamy możliwości na razie pozyskania środków, a też nie jest tania. W związku z tym będziemy na razie oczekiwali na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Bo oni tam, mieszkańcy z Funduszu Sołeckiego, zrobili projekt przy jednej budowie, to potem zrobić inwestycje i na nowo drugą robić. Projekt jest zrobiony z Funduszu Sołeckiego. Projekt jest wykonany, ale to są dwie różne inwestycje, drogowa i oświetleniowa. I one nie wchodzą sobie w konflikt, ponieważ oświetlenie jest poza samą jezdnią i będzie można je wykonać również w późniejszym terminie. A jeżeli dziś macie zebranie sołeckie, to jak najbardziej można część środków przeznaczyć na kilka lamp, tak jak to jest też i w innych sołectwach. Są projekty zrobione i z Funduszu Sołeckiego, i nie z Funduszu Sołeckiego, a realizacja ich może być stopniowa ze środków, które macie do dyspozycji funduszu. Nie, nie, już nic nie damy, mamy inne plany. Słucham, czy Państwo mają jeszcze jakieś pytanie? Skoro nie ma pytań, zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.